W dzisiejszym odcinku Świat Graczy stanie na głowie. Zabierzemy ich na trening crossfitu. 30 days to pro. Będą szybsi, zwinniejsi, będą szybciej machać myszkami. No i skarpetka, na pewno. Są wielko ludy. Panie, tylko nie pokazujcie jak ładą. Zobacz, Sajus. Czeka na ciebie. No, wysiłki mi nie działał. Do szatni. Z tym może być różnie. Rygor, zrób rygor. Podstawy, z własnym ciężarem ciała. Pompki, brzuszki, przysiady, burpeesy jeszcze. Może być jak się rano obudzić, ale wyglądacie na sprawny, więc nie powinno być tragedii. To tylko wygląd. Jestem trenerem w Reebok CrossFit Poznań i dzisiaj będziemy trenować CrossFit po to, żeby lepiej czuli się przed kompem, mieli lepsze samopoczucie, byli bardziej wytrzymali. Po tych naszych schodach już wszyscy się ujawią. Klatę do ziemi i górę. 10 razy. Łokcie wzdłuż ciała. Okay. Daj trochę wężej dłonie. Jedziemy, jedziemy. Nie ma lipy. No już ciężej. 10. Kłamiesz. Nie no, co ty. Ta. Nie no, to ćwiczenie to na osiedlu było wytrenowane, nie? Nie dam rady. Zdaje się, wiesz, możesz wkleić to. Chodź, że się na ekranie. Robimy sobie teraz małe zawody. Mamowie! Podzielmy się, ja robię 8 skoków, ktoś burpees, wiecie jak to tam jest? Albo... Jeszcze jeden, jeszcze jeden! Potem macie... Po dobiegu, bo przysiada. Ciężko, ciężko. Nie martw się, kolego. Nie zostawię kolegi samego. Nie będę taki jak wy. Toś to jest już druga godzina treningu, nie? To już trzecia idzie. Zaraz trzecia będzie. Trzy godziny treningu za nami. Nie macie co się dziwić. Lischana. My zmęczyliśmy się bardziej, bo na trampolinach robiliśmy jeszcze różne właśnie akrobacje. Bajcie. Czy crossfit jest dla każdego? Tak. Każde ćwiczenie, każdy element crossfitu jest skalowany. Czy zakwasy są wyznacznikiem treningu? Nie. To, że nie mamy zakwasów na drugi dzień, nie znaczy, że trening był słaby. Czy trening siłowy hamuje wzrost? Nie. Tu ja jestem świetnym przykładem, bo gdy zaczynałem trenować, miałem 1,70 m, teraz mam 1,91 m, a trenuję siłowo od 9 lat. Dzięki. 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 Od dzisiaj szanuję samurajów. Mi już tak normalnie uda w poszu, że aż spodenki pękły. Trzeba przywyknąć. Spoko, mordo, było dobrze. Wracamy grać w gry. Zajebiście. No, brawo. Między graniem w gry a trenowaniem sportów elektronicznych jest znacząca różnica, więc my nie gramy, my trenujemy. Nie ma sporu po bokach. O, bądź na bieżąco. Zostaw lajka na fanpage'u Computronic Gaming i Lenovo Legion. Dobiłem seteczki. Prawie dobrze. Mam się nogi trzęsą.